Witam się wszystkich. Środa 28 lutego. Godzina 9. Mam załadunek 37 km. Jadę z tym do Austrii. Towar załadowany. Minęło trochę czasu od załadunku. Jest godzina 17. Poszedłem spać, bo nigdy nie wiadomo, czy może być cała noc jazdy, więc lepiej być wypoczętym. Szef teraz zadzwonił, żeby się podstawić na Niemcy, okolicy Hamburgu. Tu mu się nie udało złapać żadnego doładunku. Te palety, ten box jeden i ta mała paleta, co załadowałem dzisiaj. Jadę z tym do Austrii. Do miejsca rozładunku mam 1380 km. Zobaczymy, czy dzisiaj jeszcze coś uda szefowi się załapać. Znaleźć jakiś ładunek. Na giełdzie teraz ciężko, mamy koniec lutego. Początki roku takie są, że jest mało zleceń. Mało zleceń, do tego jeszcze mało płatne, słabe stawki, duża konkurencja, więc ciężko coś znaleźć. Ja się kieruję w stronę Niemiec.
godzina 20:50, ja dojeżdżam do granicy z Niemcami, 20 km do granicy, na parking, który mi szef wyznaczył, mam 156, paliwo się kończy. Zasięg 90 km. Do stacji paliw mam 30. Stacja paliw w Niemczech. Ta stacja, na której zawsze tankuję, wjeżdżając i wyjeżdżając z Danii. Tam, gdzie jest ten automat. 24 na dobę otwarta stacja. Automat do tankowania. Za chwilę przekraczam granicę, za 20 km. Zobaczymy, czy będą jakieś kontrole, czy policja będzie stała. Później mi zostaje 130 km na parking. No i pójdę spać. Zobaczymy, co jutro szef wymyśli, czy znajdzie jakiś doładunek, czy nie. Jak widzicie, udało się dojechać, ale musiałem włączyć tryb ekonomiczny, czyli jazda 80 na godzinę. Jakbym jechał tą prędkość co zawsze, 90 do 100, do 100 na godzinę, to mógłbym nie dojechać, bo spalanie czasowe byłoby powyżej 12 litrów, a gdy jechałem 80, miałem spalanie maksymalnie do 9-10. Od góry było 11, spalanie czasowe, tymczasowe. Ja tankuję do pełna i będę jechał dalej, 135 km mi zostało na parking. Ja się właśnie zatankowałem. Weszło 110 litrów paragonu. Nie mam, automat nie wydrukował paragonu, jak chyba papieru nie było. Jadę dalej, jeszcze przed wjazdem na autostradę gdzieś stanę na poboczu i wpiszę w tacho sobie, że wjechałem do Niemiec niedawno, godzinę wjazdu do Niemiec, bo aby mnie policja zatrzymała, to mogą się przyczepić i mogą dać mi mandat, że nie wpisałem kraju rozpoczęcia. Do celu 135 km.
się właśnie zbliżam do mojego miejsca docelowego. Parking Holmor przed Hamburgiem. Za kilometr zjeżdżam na niego. Znajduję sobie jakieś miejsce wolne i idę spać. Zobaczymy, co jutro się wymyśli. Czy będzie jakiś doładunek, czy pojadę tylko z tym towarem, który załadowałem. Już widzę, że ciężarówki stoją na wyjeździe. Teraz pytanie, gdzie jechać, lewo czy prawo? Mógłbym nawet tu stanąć. Tu też jest wolne miejsce. Ale wolę sobie stanąć gdzieś na parkingu. Tam głębiej. Jakby jakiś gabaret przyjechał w nocy, żeby mnie nie budzili. Chociaż tu i tak wszystkie miejsca dla gabaretów zajęte. Ale nigdy nie wiadomo. Wjadę sobie na osobówki. Jak widzicie, miejsca dla osobówek te zajęte przez ciężarówki. Jak widzicie, już dalej nic nie ma, będę musiał cofać. Stanąć sobie tam, gdzie ta jedna osobówka stała. Ja już stoję. Osobówka sobie pojechała. Godzina 23:30. Ja idę spać. Wypasto włączone. Zasłaniam firanki. Bo pewnie ludzie rano tu będą przyjeżdżać osobówkami. Tam do tej restauracji. Tak to teraz wygląda, te firanki. Mam założone te moje, zawsze były czarne. Ale ja mam pod kolor tej falbanki.
i pod kolor pokrowców na siedzenia. Te firanki mają takie dzwoneczki. Jak kupowałem pierwsze firanki do pierwszego auta, w którym jeździłem, to miałem te dzwoneczki większe i bardziej widoczne. Teraz je nawet nie widać. Tak jak tu możecie zauważyć z tej strony, są prawie niewidoczne. Jak kupowałem firanki do pierwszego auta, w którym jeździłem, to mogę go wyłączyć. To pewnie z innej firmy kupowałem te firanki i były one inne, według mnie lepsze, większe te dzwoneczki, bardziej widoczne. Z drugiej strony też chyba sobie zasłonię. Zapach się sprawuje dobrze, ładnie pachnie. Mam dwa patyczki i fajnie, ładnie pachnie, jak się wchodzi do kabiny. Jak się jest w kabinie, też czuć. Te firanki są jeszcze zapinane. Firanki zapięte na zamek. Tak to wygląda, gdy jest się w środku. Jutro jak wstanę, to wyjdę z samochodu i wam pokażę ze zewnątrz, jak to wygląda, te firanki, jak to się prezentuje. Ja idę spać. No zobaczymy, o której się jutro będzie dzwonił. Może się przejdę do tej restauracji zobaczyć z rana. Może będą mieli, kupię sobie świeże bułki. Ale powiem wam, jak zawsze jest jakiś wyjazd, taki kraj, w którym jestem, nie wiem, w Austrii, czy w Niemczech, czy na przykład teraz w Danii, to zawsze mam taką nadzieję, że... Zawsze mam taką nadzieję, że sobie pojadę do Danii, znaczy nie do Danii, na Włochy. Bardzo mi się podoba ten kraj. I to, że są autostrady bezpłatne i że można dużo zwiedzić, ciekawe rzeczy, miejsca, widoki. Ja się będę z wami żegnał, idę spać. Jutro nagram kolejny vlog. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Jeszcze takie małe sprostowanie. Nie są bezpłatne autostrady, tylko chodziło mi o bezpłatne prysznice. Autostrady są płatne, ale mamy takie urządzenie na szybie, które pobiera, które płaci za nie. Pobiera pieniądze. Ja idę spać, do zobaczenia w następnym odcinku.